Teraz przechodzimy do clue naszego spotkania, naszego programu, do telewizorów. Jak niektórzy z Państwa mnie znają już od lat i wiedzą, że ja też większość zespołu pracowała przez ostatnie lata w firmie Sharp, gdzie sprzedawaliśmy zarówno produkty AGD, ale przede wszystkim produkty RTV, czyli telewizory, z czego byliśmy dumni. Natomiast no, firma, tak się potoczyły losy, że telewizory są sprzedawane przez inną firmę. Natomiast tak sobie żartujemy, że ciągnie wilka do lasu. Czyli tak naprawdę chcieliśmy bardzo sprzedawać telewizory. I w tej chwili będziemy mieli okazję zaprezentować naszą nową markę. Bardzo jest nam miło gościć pana Richarda Bassa, który jest przedstawicielem firmy Hitachi w Europie. Także Aleksandra Boremska, która przedstawi Państwu, która jest product managerem kategorii audio-video w firmie Vestel i która przedstawi Państwu produkty marki Hitachi. Andrzej, dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa. W tak ważnym dla nas dniu jesteśmy bardzo dumni z faktu, że tak prominentna, prestiżowa marka wraca na polski rynek po latach nieobecności. Zanim jednak przejdziemy do prezentacji produktowej, prezentacji asortymentu, chciałabym powiedzieć kilka słów o samej marce Hitachi i firmie Hitachi. Zapraszam na film. Nie chodzi. Szanowni Państwo, mamy mały problem techniczny, którego w żaden sposób nie przewidziałam. Dobrze. A dźwięk? Deserve more than ready-made answers. That's why we're helping cities face tomorrow with a different kind of social innovation. Using our advanced information technologies, we're creating integrated solutions that are already improving people's lives. We're helping to build infrastructure that makes it easier to get around town, provide stable energy and water supplies for years to come, and above all, make sure that wherever you live is always a great place to call home. Hitachi Social Innovation. It's our future. Hitachi. Inspire the next. Szanowni Państwo, tutaj mieliśmy idealny przykład, jak technologia nie zawsze chce z nami współpracować. My, jako firma Vestel i Hitachi, nasze partnerstwo zostało zapoczątkowane w momencie, kiedy zauważyliśmy, że nasza konkurencja często proponuje bardzo skomplikowane rozwiązania. Produkty są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, co nie zawsze jest równoznaczne z łatwością obsługi. To, co my, jako Hitachi, chcemy wprowadzić, to produkty łatwe w obsłudze, proste i idealnie dopasowane do Państwa potrzeb. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do oferty produktowej, kilka słów o samej marce Hitachi. Jak już Andrzej wspominał, marka Hitachi to ponad 100-letnia tradycja. Firma o niezwykle zdywersyfikowanej ofercie produktowej, specjalizująca się w tworzeniu tak skomplikowanych projektów jak budowla elektrowni jądrowych, wodnych, budowa systemów oczyszczania ścieków czy rewitalizacji wody. Firma Hitachi w Polsce to przede wszystkim 6 grup biznesowych, począwszy od usług logistycznych, poprzez zarządzanie flotą, aż po tak zaawansowane firmy jak Hitachi Data Systems, które oferują macierze dyskowe czy oprogramowanie dla najbardziej skomplikowanych i zaawansowanych komputerów świata.
Hitachi Information Systems jest firmą, która jako pierwsza w Europie wprowadziła system biometrycznych oddziałów bankowych. Jest nam niezwykle miło ogłosić dzisiaj, że do grona tego portfolio produktowego dołączają telewizory. Jest to nasza premiera i tu po latach nieobecności, tak jak już wspominał Andrzej, chciałabym zaprosić na scenę Richarda Bassa, który przyjechał do nas z Londynu. I on troszeczkę opowie, dlaczego przez tyle lat telewizorów Hitachi nie było na naszym rynku. Richard, please join me on stage. Thank you. And ladies and gentlemen, welcome to this Hitachi, Vestel and Sharp event. My name is Richard Bass. I'm responsible for Hitachi's consumer business across Europe. I have to apologize, I cannot speak to you in Polish. I will try and speak slowly with my English, but also Alexandra will make a translation for me as well. Szanowni Państwo. Next year, I think today, late evening, we can try speaking Polish. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Richard Bass. Jestem szefem sprzedaży produktów CE na całą Europę. Przepraszam, że nie jestem w stanie dzisiaj wypowiedzieć się po polsku, ale ja ze swojej strony spróbuję dostarczyć jak najbardziej wiarygodne tłumaczenie. So in the slides before, you saw about Hitachi's 100-year history in electronics. But I wanted to talk about maybe the last 50 years' experience of Hitachi in the European market for television. Widzieli Państwo już na slajdach, że Hitachi to spółka z doświadczeniem ponad 100-letnim. Natomiast ja chciałbym opowiedzieć Państwu o naszym doświadczeniu, o ostatnich 50 latach w produkcji, opisujących produkcję telewizorów. So we have operated in the past from two factories in Europe. We had one in the UK and we had one factory also in the Czech Republic. W przeszłości wykorzystywaliśmy moce produkcyjne dwóch fabryk. Jednej fabryki w Wielkiej Brytanii, a drugiej fabryki w Republice Czeskiej. So we had a number of successes in the past. In 1998 we had the world's first digital TV. And then in the year 2001 we introduced 32-inch flat screen TV to Europe. Możemy poszczycić się wieloma produktami debiutami. W 1998 roku wprowadziliśmy pierwszy telewizor cyfrowy. W 2001 roku pierwszy And more recently, in 2008, we led the trend for thinner TVs with our ultra-thin TV that we launched into the market. But one thing I want to say is always we put quality at the forefront. As a Japanese brand, we believe our brand stands for quality. W 2008 roku rozpoczęliśmy trend, który kontynuujemy do dnia dzisiejszego, czyli produkowanie i dostarczanie naszym klientom jak najbardziej smukłych telewizorów, wprowadzając w 2008 roku telewizor Ultra Smart LCD TV. Z drugiej strony, jako firma japońska, kładziemy olbrzymi nacisk na jakość produktów i kontrolę jakości. So we're very proud to be here today, starting this new partnership with Vestel Poland. We have a long history working with Vestel. We started first of all in 1998 with their factory in Turkey, and they have produced for us over 4 million TV sets. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy zaanonsować rozpoczęcie współpracy z firmą Vestel Poland. Z uwagi na fakt również, że nasza historia współpracy ze spółkami Vestel w Europie jest długoletnia, natomiast z fabryką Vestel współpracujemy już od roku 1998 i od tego czasu dostarczyliśmy prawie 4 miliony telewizorów na rynki europejskie. So today we start the launch, or the relaunch into the Polish market. And the reason we do this now is we are confident in the partnership we have with Andrzej and his team here in the Polish market.
dzisiaj możemy ogłosić taką relaunch, tutaj skorzystam z tego angielskiego słowa, powrót marki Hitachi na rynek polski. Tutaj firma Hitachi zdecydowała się, że nasze wspólne działania doprowadzą do sukcesu w sprzedaży na polskim rynku. So I believe we're now at the dawn of a new era of television with the launch of 4K TVs, as some of the TVs you'll see here today. Many of our competitors are focusing on making the televisions more and more complicated, whereas we with Hitachi, we want to focus on ease of use, picture quality, and the experience for the consumer. Wkraczamy teraz w nową erę telewizorów, która będzie erą 4K 2K. My, jako firma Hitachi, skupiamy się przede wszystkim na jakości obrazu, łatwości użytkowania naszych produktów oraz chyba na tym zakończymy. I wish I knew what you said. Anyway, that is all from me. I want to say please relax, please enjoy the evening. I look forward to meeting you and talking with you individually. And let's together make Hitachi a success again in the Polish market. Thank you. To tutaj Richard jest otwarty na wszelkie Państwa pytania i również my, również jako firma Vestel, spółka, która będzie oferować produkty Hitachi na polskim rynku, wierzymy w sukces, jaki wspólnie odniesiemy. Mamy nadzieję, że z Państwa wsparciem. Teraz przejdźmy do tego, jak to wszystko się zaczęło. Jak wspominał już Richard, Hitachi to ponad 50 lat doświadczenia na rynku telewizyjnym. W 1961 roku zostaje wyprodukowany pierwszy telewizor czarno-biały. 9 lat później z linii produkcyjnej schodzi telewizor kolorowy. W 1964 roku w fabryce Gifu w Japonii produkowany jest milionowy egzemplarz telewizora, a w roku 1998 zostaje podpisana umowa o współpracy z firmą Vestel. Jest to bardzo wcześnie, ponieważ jak Państwo obserwują trendy na rynkach telewizyjnych i co się dzieje, jedna firma danego roku należy do tej spółki, za dwa lata właścicielem już jest kto inny. To jest ostatnie 5 lat, jeśli chodzi o rynek telewizorów. Firma Hitachi już wiele lat temu zauważyła, że problemem jest optymalizacja kosztów, możliwość dostarczenia komponentów o jak najlepszej jakości. I właśnie partnerstwo z firmą Vestel doprowadziło do z jednej strony optymalizacji kosztów, a z drugiej strony możliwości dostarczenia telewizorów na rynki europejskie, telewizorów w bardzo szybkim czasie, spełniających wyśrubowane testy jakości, które wyznaczają inżynierowie japońscy i idealnie dopasowane do wymagań rynków europejskich. My dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować Państwu szeroką gamę telewizorów, które będziemy wprowadzać w najbliższych tygodniach, miesiącach. Jeśli chodzi o calarze, prezentujemy produkty 22-calowe, a kończymy aż na calarzach 65-calowych. Wprowadzamy linie bazowe do masowej dystrybucji. Wprowadzamy również linie bardziej wysublimowane, selektywne oraz produkty o niesamowicie zaawansowanych technologiach, takich jak 4K 2K. A teraz chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, że każdy nasz telewizor posiada funkcje hotelowe. Czy jest to 22-calowy telewizor bazowy, czy jest to 49-calowy telewizor Ultra HD. Funkcje hotelowe, na które chciałabym tylko zwrócić Państwa uwagę, to możliwość grania ekranu powitalnego, możliwość modyfikacji menu, funkcja alarmu czy klonowanie ustawień na USB, czyli łatwe przenoszenie ustawień z jednego telewizora do drugiego. Kolejną
jest zabezpieczenie baterii śrubką. Tutaj, jak opowiadam wśród moich znajomych, że mamy takie rozwiązanie, to aż często słyszę śmiech, ale jak to? Czy to jest w ogóle potrzebne? A tutaj okazuje się, że jednak w hotelach baterie często giną. Kolejnym rozwiązaniem to jest wejście PCI VGA w każdym naszym telewizorze. Funkcje ostatnio oglądane, czyli wracając do swojego hotelu, w pokoju hotelowego, włączając telewizor, włącza się on na ten sam kanał, na który był włączony przy wyjściu, oraz poziom modyfikacji głośności, czyli tak, aby klienci wzajemnie sobie nie przeszkadzali. Teraz już przejdźmy do samej prezentacji telewizorów. Seria B jest naszą bazową serią z naciskiem na funkcje hotelowe w bardzo korzystnych cenach, w raczej małych rozmiarach 22, 24, 32. Naszą kolejną serią to jest seria BT, która już jest serią smart, dostępna w wyższych calarzach od 32 cali do 49 cali. Nasze serie selektywne to seria H. Tutaj muszę powiedzieć, że seria ta skradła serca naszych kolegów i koleżanek w biurze. Każdy telewizor po otwarciu słyszeliśmy takie wow. Są to telewizory, które wykorzystują elementy metalowe oraz są oparte na szklanej podstawie. W pełni wyposażone w funkcjonalności internetowe oraz wykorzystujące podświetlenie LED-owe, dzięki czemu obudowa jest niezwykle smukła. Możliwość konfiguracji z tabletem, smartfonem to jedne z funkcji, które są również predefiniowane w tych telewizorach. Później oczywiście zaproszę Państwa na prezentację tych telewizorów, które są w tamtej części sali. Tutaj chciałabym tylko Państwu jeszcze powiedzieć, że telewizory ze szklaną podstawą będą dostępne w wersji czarnej oraz w wersji białej, idealnie wkomponowując się w otoczenie. Nasze serie już bardziej zaawansowane, w pełni multimedialne, współpracujące z telefonami i tabletami, to seria Z w dwóch wersjach designu. Mniejsze rozmiary, 42-50 cali, wykorzystują prostokątną, bardzo klasyczną nogę. Natomiast już rozmiary wyższe, 55-65 cali, tutaj zastosowaliśmy nogi, które srebrne, takie coś a la płozy, które dają telewizorowi lekkości. Rozmiar 55 cali to panel 2D, rozmiar 65 cali to panel 3D. Nasza ostatnia flagowa seria to seria Ultra HD. Już dzisiaj chciałabym powiedzieć, zresztą też tak jak Richard wspomniał, Ultra HD to jest kierunek, w jakim idziemy i na pewno w przyszłym roku zobaczą Państwo o wiele więcej produktów z tej gamy. Na dzień dzisiejszy wprowadzamy trzy rozmiary. Tutaj chciałabym zwrócić na rozmiar 43 cale, który dedykujemy i targetujemy przede wszystkim do graczy. Sądzę, że oni właśnie docenią świetną jakość obrazu i nie za duży ekran. Szanowni Państwo, teraz chciałabym podziękować Państwu za tak liczne strawiennictwo. Jest nam bardzo miło spotkać się z Państwem po pewnej nieobecności, czy to jako firma Sharp, w nowym tak miłym miejscu. Zapraszamy do oglądania produktów i jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji. Dziękujemy.